Gmina Kunów na swoim terenie ma kilka takich miejsc, które przykuwają uwagę zarówno turystów, jak i historyków. W tym rejonie możemy zobaczyć zapis budowy geologicznej, która kształtowała się na obszarze Polski od blisko 400 milionów lat, no aż niemal do czasów współczesnych. To są zarówno takie platformy węglanowe podobne do dzisiejszych wysp Bahama, które formowały się w Dewonie, jak i bardzo ciekawe środowiska rzeczne, które tutaj we wczesnym Triasie powstawały i w których zachował się jeden z najlepszych na świecie zapisów skamieniałości śladowych pozostawionych przez takie zwierzęta, jak m.in. przodkowie dinozaurów, gady ssakokształtne, wielkie płazy tarczogłowe. A mowa o Dolinie Rzeki Świśliny, gdzie na długości około 3,5 km można podziwiać różnorodną budowę geologiczną. Obok skał piaskowych występują tu skały węglanowe czy dolomity. Skały te zawierają skamieniałości. Są to zarówno odciski muszli mięczaków morskich, ale i też tropy, tropy płazów, tropy gadów, bardzo starych, wczesnotriasowych. Kolekcja tropów gadów należy do największych w Europie, zebranych właśnie z Doliny Świśliny. Dolina Świśliny, która skrywa skarby geologiczne, była inspiracją dla opracowania przewodnika turystycznego, w którym swoje miejsce obok geologii znalazły historia i przyroda. Przede wszystkim różnego rodzaju malownicze formy skalne, które mają rozmaite kolory, formy, warstwowania. No to jest coś, co pobudza wyobraźnię niezależnie od tego, czy jest się geologiem, prawnikiem czy historykiem. Z pewnością każde zjawisko na skalę, takie jak trop, jak kość, wzbudzi zainteresowanie. Przewodnik to praca zbiorowa. W jego opracowaniu uczestniczyło kilkanaście osób z różnych instytucji, w tym lokalne stowarzyszenie Witulin nad Świśliną. Wiele rzeczy, których po prostu do tej pory nie zauważaliśmy przechodząc, nagle odkrywamy na nowo, prawda? Ten przewodnik pokazuje, że ta ścieżka, która dzisiaj jest pokazana zaledwie na tablicach i przewodnik będzie w przyszłym roku uroczyście otwarta. De facto ta ścieżka będzie w przyszłym roku funkcjonowała, będzie liczyła prawie 4 km długości w Dołach Biskupich. Będzie rozpoczynała się od zapory Wióry do początku Dołów Biskupich, tutaj do Nietuliska Górnego. Ogromne słowa uznania dla Stowarzyszenia Witulin nad Świśliną, bo po Izbie Pamięci Gombrowicza, po pomniku upamiętniającym fabrykę Witulin, otrzymujemy kolejny ciekawy element właśnie dbania o tradycję, ale także promocji turystycznej gminy. Samorząd Kunowa dostrzega znaczenie inwestycji w turystykę, która równolegle z prowadzonymi inwestycjami powinna przyciągać do gminy nie tylko naukowców czy inwestorów, ale również osoby prywatne. Gmina Kunów jest naprawdę gminą z wielkim potencjałem, która może się rozwijać nie tylko przemysłowo, ale również turystycznie. W Dołach Biskupich między innymi był również kamieniołom, gdzie z tych materiałów budowane były no wyjątkowe obiekty na terenie całego kraju i niektóre też za granicą się pojawiły. Rzeka Świślina ma 36 km długości i przepływa przez północno-wschodnią część województwa świętokrzyskiego. Fragment Doliny Świśliny przy zaporze Wióry administracyjnie należy do trzech gmin: Kunowa, Waśniowa i Pawłowa. Ale pozostała część to teren tylko Kunowa.